Jeśli chodzi o zakup robota, należy postrzegać taką inwestycję nie tylko tu i teraz, tylko w dłuższym okresie czasu. Taki robot jest inwestycją, która potrafi się zwracać w przeciągu roku, maksymalnie 2 lat, jeżeli odpowiednio to zaplanujemy. Natomiast jeśli zestawimy z tym okresem zwrotu z inwestycji cykl życia takiego urządzenia, który może wynosić 5-10 lat, w tym momencie dostrzeżemy, że generujemy bardzo duży pozytywny cash flow dla przedsiębiorstwa i w zasadzie taki business case broni się sam. Jeśli chodzi o robotyzację, to jest to odpowiedź na potrzebę rynku, którą jest niedobór chętnych do wykonywania bardzo monotonnych, uciążliwych prac. Możemy oczywiście sięgać po tanią siłę roboczą, na przykład ze wschodu, natomiast to siłą rzeczy będzie powodowało, że wynagrodzenia w gospodarce będą się utrzymywały na dosyć niskim poziomie. Alternatywą jest robotyzacja. Robotyzacja zwalnia nas z konieczności zatrudniania ludzi bardzo często i wynagradzania ich podstawową pensją. Mamy w tym momencie możliwość inwestowania w innowacyjność. Większy stopień robotyzacji pozwala być nam dużo bardziej konkurencyjnym. To z kolei powoduje, że nawet mniej liczna załoga może być dużo lepiej wynagradzana. Ceny robotów są bardzo różne, tak jak różne są ich zastosowania. W zasadzie nie ma jednego przepisu na to, ile kosztuje taki robot. No, implementacja robota razem z opracowaniem, instalacją całej celi może sięgać od 150 tysięcy do kilkuset tysiąca, miliona i więcej w przypadku dużych robotów, na przykład spawalniczych. Natomiast bez względu na typ aplikacji możemy uzyskać bardzo szybką stopę zwrotu z inwestycji. Czasy pionierskie, kiedy taka inwestycja musiała spłacać się w przeciągu 5 lat, są już za nami. Roboty stały się dużo bardziej popularne. Nie chcę powiedzieć, że jest to swego rodzaju commodity, ale faktycznie jest to coś, co w wielu zakładach już funkcjonuje. I choćby z tego powodu ceny tychże robotów i usług związanych z ich implementacją również spadły. Dzięki temu, biorąc pod uwagę redukcję, ograniczenie pracy ludzi, ich wynagrodzeń, kosztów około pracowniczych, jesteśmy w stanie uzyskać zwrot z inwestycji w przeciągu roku, 2 lat. Oczywiście nie zawsze, w niektórych przypadkach będzie to dłużej, natomiast taka inwestycja jest zdecydowanie opłacalna i jesteśmy w stanie skonstruować przemawiający business case do tego.